Witam i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki matematycznej chciałam Wam pokazać na czym polega standaryzacja dowolnej e, zmiennej, e, która posiada rozkład normalny do rozkładu normalnego zero-jedynkowego i określenie prawdopodobieństwa e, powiedzmy przedziałowego, jakie nas mogłoby interesować w zadaniu. Jeżeli mamy przykładowe zadanie, w którym jest napisane, że dowolna jakaś zmienna losowa ma rozkład na pewno normalny i są dwa parametry, 4 i 3, to musimy wiedzieć z tym dopiskiem, że to jest n. n już oznacza, że to jest rozkład normalny. 4 oznacza, że to jest pierwszy parametr w tym rozkładzie, czyli wartość oczekiwana, czyli średnia w populacji generalnej, a drugi parametr właśnie. Zależy od uczelni i od podręcznika. W takim zapisie może on stanowić odchylenie standardowe lub wariancji. Jeżeli e, przejrzycie swojej notatki, może to być potraktowane tylko jako wariancja lub odchylenie standardowe. Ja w tym zadaniu potraktuję, że jest to odchylenie standardowe. Jeżeli mamy dowolną zmienną losową, która ma właśnie tak określony rozkład normalny, to my w tym momencie możemy obliczyć np. prawdopodobieństwo tego, że ta cecha zmienna x przyjmie wartość powyżej minus 4. Możemy też określić, jakie są szanse na to, że dana zmienna przyjmie wartości od 1 do 5 musimy żeby powiedzmy obliczyć takie prawdopodobieństwa w przedziałowe, bo ja mówię, co przedziałowe prawdopodobieństwa i punktowe. Punktowe to, że przyjmie konkretną wartość, a przedziałowe będzie w jakimś tam zakresie od do na przykład od minus nieskończoności do 1, czy od minus 4 do nieskończoności, czy tak jak to mamy w przedziale od 1 do 5. Aby takie prawdopodobieństwo policzyć, musimy przeprowadzić tak zwaną standaryzację y, tej zmiennej, która ma rozkład normalny o parametrach 4 i 3, na rozkład U inny albo Z, zależy od uczelni, ale taki, który ma na pewno parametry y, o wartościach 0 i 1. Standaryzacja nie jest w żaden sposób trudna, bo x, y, znaczy liczymy jakby przeliczenie na U. Czyli od x, od którego chcemy obliczyć prawdopodobieństwo, odejmujemy tą średnią, to oznaczoną jako mi, które jest równa 4, i dzielimy ten wynik przez sigma, które w tym momencie równa się 3 w tym konkretnym zadaniu. Jeżeli już policzymy sobie to u, to musimy znaleźć w tablicach dystrybuanty wartość tej dystrybuanty od tego konkretnego wyniku u. I to, co tutaj będzie, będzie nam potrzebne do obliczenia zadania. Jak już tu mówiłam, że trzeba to od każdej konkretnej x odjąć średnią, a potem podzielić przez odchylenie standardowe. I teraz chodzi o to, że zmienna u, czyli taka, która powstaje przez przeliczenie dowolnej zmiennej losowej x, poprzez takie przeliczenie. Ona zawsze będzie posiadała rozkład też normalny, ale zawsze niezależnie z jakiego rozkładu pochodził X, zawsze będzie miała rozkład zerojedynkowy, czyli będzie miała y, wartość oczekiwaną 0 odchylenie 1. Co to nam daje? To, że rozkład jest stabilizowany. Oznacza to tyle, że korzystając z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego, mogę obliczyć skumulowane prawdopodobieństwo, że e, nasza zmienna U nie przekroczy pewnej określonej. A teraz, e, jakby to wyglądało w praktyce? Ja bym powiedziała tak. Jeżeli mam na przykład do znalezienia w tablicach dystrybuanty rozkładu. Normalnego, wartość dystrybuanty od minus 1,5, to my musimy zobaczyć, jak wyglądają te tablice. Ja je tutaj mam w podglądzie i jak zobaczymy, w takich podstawowych tablicach mamy tutaj w kolumnie wartości od 0 aż do 3, czyli część całkowitą i dziesiętną, a w kolumnach mamy części setne. Tylko, że jak widzimy, te tablice dystrybuanty zostały przygotowane tylko dla wartości dodatnich, co jak ja muszę znaleźć od 1,5, ale na minusie. Czyli biorę od wartości jakby wersja z plusem, czyli 1,0. Tutaj mam 1,5 i 0 części setnych, czyli to jest ten wynik tutaj zaznaczony. I od tego liczę 1 minus ten wynik. A więc korzystam z takiej własności, że dystrybuanta od ujemnego u to jest 1 minus dystrybuanta od wartości dodatniej. Dokładnie tej samej, ale dodatniej. Tak, e, więc e, zaraz sobie to prawdopodobnie zastosujemy. Ewentualnie, żeby znaleźć wartość dystrybuanty, możemy skorzystać z, powiedzmy z funkcji programu Microsoft Excel lub każdego w sumie pewnie innego arkusza kalkulacyjnego i trzeba w tym momencie zastosować funkcję równa się w dowolnej komórce rozkład normalny x, średnia odchylenie standardowe i czy skumulowany. X możemy powiedzieć, że to jest ta wartość, którą chcemy zastandaryzować. Średnia, jak mówiłam, jest 4, odchylenie jest 3. Jeżeli chcę prawdopodobieństwo skumulowane, czyli że dana zmienna nie przyjmie wartości niższych lub równych, czy znaczy przyjmie wartości niższe lub równe pewnej określonej, to ja wciskam w polu skumulowane 1, bo to oznacza tak, chcę wartości skumulowane. Teraz idąc dalej, już konkretnie zadanko. Jeżeli mam do policzenia prawdopodobieństwo tego, że pewna cecha przyjmie wartość większą od minus 4, ja muszę najpierw przeliczyć w ten sposób, żeby mieć znak mniejszości. Jeżeli coś ma być większe niż minus 4, to liczę 1 minus to, że będzie mniejsze. To jest typowa zasada w rachunku prawdopodobieństwa, że jeżeli chcę coś policzyć, czy jest większe, to mogę zrobić 1 minus, że to będzie coś mniejsze. Po co to się robi? No po to, żeby uzyskać zapis dystrybuanty. Dystrybuanta, której ja tutaj definicję jeszcze nie przytoczyłam, to jest skumulowane prawdopodobieństwo, że pewna cecha nie osiągnie wyższych wartości niż minus 4, czyli będą niższe lub równe minus 4. Taki zapis oznacza dokładnie to. Tylko, żeby określić prawdopodobieństwo, które tutaj mamy zapisane, e, ja nie mam tablic dystrybuanty dla każdego dowolnego rozkładu o dowolnej średniej i odchyleniu standardowym. Ja muszę przeliczyć ten, tą naszą zmienną x, która wynosi minus 4, na e, zmienną u, zestandaryzowaną, i od niej obliczyć, e, czy tam znaleźć w odpowiednich tablicach dystrybuanty wartość tej no Czy powiedzmy wartość dystrybuanty i teraz w miejsce x -a ja robię przeliczenie na u, czyli jak było x, od niego odejmuję średnią, czyli liczę minus 4, a od tego wyniku jeszcze dzielę ten cały wynik przez 3. To co uzyskujemy to jest 1 minus i wartość od dystrybuanty od u równego. Oczywiście, że możecie sobie to na kalkulatorze posprawdzać. Minus 8 przez 3, minus 2, 6, 7. Jak już w tym momencie ja tutaj podaję wynik, to pytanie skąd on się wziął? Znowu mamy przypadek, że dystrybuanta jest od wartości ujemnej, a więc szukamy od dodatniej od 2,67. Jak policzyć tutaj wartość dystrybuanty od wartości, która jest ujemna? Yy, powiedzmy wartość yy, dodatnia już bez tego minusa to jest 2,67. Musimy w tym momencie otworzyć tablicę dystrybuującą rozkładu normalnego, jeśli mamy oczywiście tablice papierowe i znaleźć 2,67 ale na plusie, czyli tu jest 2,6 yy, i będzie to kolumna w tym momencie ta. Czyli od 0,996207 liczę 1 minus ten wynik. Dlatego ja tutaj wpisałam już konkretnie podliczony 1 minus ten wynik. I teraz jedynka była, 1 minus, jest to przepisane. A więc wynikiem, którym potrzebujemy, jest właśnie ten 1 minus tutaj wartość od ujemnego U. To prawdopodobieństwo określa to, że jak, jeżeli to byłoby na przykład nie wiem, dowolna cecha, która może przyjmować się na przykład zyski, y, że będą przekraczały minus 4, czyli będziemy mieć zyski powyżej tych kosztów straty minus 4, to na 99% możemy powiedzieć, że. Nasze zyski przekroczą na pewno tu straty minus 4, co by to nie była jakakolwiek cecha. Jeżeli teraz mam do policzenia drugi przykład, prawdopodobieństwo tego, że x przyjmie wartość znajdującą się w przedziałach. Trzeba to rozbić na dwa oddzielne prawdopodobieństwa. Od tego, że x przekroczy, nie przekroczy 5, muszę odjąć to, że x nie przekroczy 1. I jeżeli mam odpowiedni już ten znak, tak jak w tym poprzednim przykładzie, tak jak tutaj, mogę przejść na zapis tak jak tutaj, czyli z dystrybuantą. Czyli mam policzyć dystrybuantę od x równego 5 i odjąć od niego wartość dystrybuanta od x równego 1. Co mi to faktycznie daje? To, że jeżeli od każdego z tych x, od 5 i od 1 odejmę średnią, a potem wynik tej różnicy podzielę jeszcze przez 3, bo tyle wynosiło odchylenie standardowe, mogę w tym momencie wystarczy w tablicach statystycznych dystrybuanty rozkładu normalnego, znaleźć wartość dystrybuanty od u równego 0,33 od u równego minus 1 i będę miała prawdopodobieństwo tego, że jakakolwiek tutaj analizowana przez nas zmienna losowa X ale nie przyjmie wartość od 1 do 5. A więc doszliśmy do tego, że dystrybuanta od u równego 0,33 musi być znaleziona, więc włączamy sobie tablicę dystrybuanty rozkładu normalnego i szukamy 0,33 i 3 części setne, czyli 0,6293. Wartość ta zaraz będzie przez nas przepisana, ale potrzebujemy też wartość dystrybuanta od u równego minus 1. Mówiłam, jeżeli tablice są zrobione dla wartości tylko dodatnich, to szukamy od dodatniej wartości e, odpowiednika jakbym mod, od modułu liczby minus 1, czyli od jedynki i mamy 0,841345. E, od jedynki odejmuję ten wynik. I to, co tutaj ja zaraz, zaraz Wam pokażę, to jest wynik już tego, co potrzebujemy wpisać w tym miejscu. Czyli wartość dystrybującą od 0,330 od minus 100 i tutaj mamy powiedzmy już to prawdopodobieństwo e, przedziałowe, czyli e, możemy powiedzieć, że na 47,19% nasza zmienna losowa x będzie przyjmowała wartości od 1 do 5. Ja kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło ono sposobu określania e, dystrybuanty, e, no sam, od og, w sposobu standaryzacji do rozkładu normalnego i sposobu szukania w tablicach dystrybuanty rozkładu normalnego skumulowanego prawdopodobieństwa. Właśnie od tego standaryzowanego rozkładu. Jeżeli potrzebujecie, zapraszam Was do oglądania pozostałych moich filmów e, na kanale. Wszystko jest przygotowane dla Was. Pytania do konkretnych filmów możecie zadawać w komentarzach, gdy będę miała możliwość, odpiszę. Wszystko jest posegregowane w playlisty. Są materiały nie tylko ze statystyki opisowej, czy tutaj tak jak widać z matematycznej. Wszystko jest do Waszej dyspozycji. Jeżeli macie problemy ze swoimi zadaniami, zawsze możecie do mnie pisać na adres mailowy, jak tutaj adres strony, czyli zadania, myślnik, projekty małpaw.pl Możecie też wejść na stronę internetową. Wszystko jest dla Was, a Was zapraszam do dalszej nauki.